Za nami premiera polska, nowa seria Plus, nowa, ale chyba już troszeczkę znana. Tak, ciągniki z serii Steyr Plus to nowa seria ciągników, a właściwie odświeżona seria ciągników Compact, dobrze znanej Compact. W nowej serii ciągników Steyr Plus, oczywiście nazwa historyczna Plus, ciągników marki Steyr. W nowej serii ciągników Steyr Plus mamy przede wszystkim nowe wzornictwo maski silnika, tak jak widzimy za nami. Mamy także możliwość amortyzowanej kabiny, mamy możliwość zamówienia pełnej nawigacji fabrycznej, przygotowania pod nawigację fabrycznego monitora w ciągniku, izobasa z tyłu bądź też z przodu. Mamy większą wydajność pompy hydrauliki, 82 litra pompa Zembata. Mamy także, to co już wspomniałem, amortyzowaną kabinę w porównaniu do serii Compact, w ciągnikach serii Steyr Plus. Mamy także większe wzmocnione osie, dzięki czemu możemy mieć chociażby 38-calowe koła z tyłu. Nowa seria Plus będzie liczyć pewnie więcej niż jeden model. Jakich traktorów możemy się spodziewać? Będziemy mieli 4 modele, od 80 do 120, właściwie 117 koni mechanicznych, więc właściwie ta seria modelowa będzie odpowiadała serii Compact. Stylistyka, o której była mowa, niedługo zagości także w większych maszynach. Kiedy należy się spodziewać takich zmian? Tak, nowa stylistyka w ciągnikach Steyr Plus będzie także przechodziła do innych serii ciągników w marce Steyr. Będzie to robione sukcesywnie przy prowadzaniu jak gdyby tak zwanych liftów, bądź też nowych jak gdyby serii traktorów. A kiedy możemy spodziewać się ciągników Plus w salonach? Od trzeciego kwartału właściwie zamawiać będzie już można i konfigurować, wyceniać ciągnik będzie można już w czerwcu, więc pod koniec drugiego kwartału, natomiast dostawy to jest już czwarty kwartał tego roku. Nowa stylistyka to nie jest element, który zagościł w kabinie. Przynajmniej jeżeli chodzi o przełączniki, zegary czy joysticki. Natomiast wpłynęła ona znacząco na poprawę pola widzenia przed ciągnikiem, ponieważ ścięta maska ułatwia nam obserwację narzędzia zaczepionego na przednim tuzie. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy wyposażenia, to jest to kabina dobrze znana z serii Compact, a więc znajdziemy tutaj wszystkie przełączniki i dźwignie oraz joysticki do sterowania ładowaczem, jakie znamy z serii Compact.